Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Worda. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak zmienić orientację strony oraz ustawić odpowiedni rozmiar papieru, tak aby dokument nadawał się do wydruku w konkretnym formacie. Żeby zmienić orientację strony, z panelu górnego wybieramy zakładkę Układ, a następnie narzędzie Orientacja. W orientacji strony mamy dostępne dwa warianty: orientacja pionowa i pozioma. Orientacja pionowa zawsze domyślnie ustawiona jest w dokumentach Worda. My zmienimy sobie orientację strony na poziomą. Jak widać, orientacja strony została zmieniona. Może się zdarzyć, że chcemy wydrukować nasz dokument na stronie o innym formacie niż zazwyczaj. Wtedy, aby ten obszar dokumentu odzwierciedlał rzeczywisty rozmiar strony, na której będziemy drukowali, i żeby rozmieszczenie tekstu było analogiczne do tego, jak będzie wyglądało po wydrukowaniu, musimy zmienić rozmiar naszego dokumentu. Wybieramy narzędzie rozmiar i tutaj mamy zdefiniowanych kilka standardowych rozmiarów kartki, na której będziemy drukowali. Ja wybiorę sobie na przykład teraz B5. Widać, rozmiar dokumentu został dostosowany do rozmiaru B5. Jeżeli standardowy rozmiar strony nam nie wystarczy, mamy możliwość zdefiniowania własnego rozmiaru strony. Wybieramy narzędzie rozmiar i klikamy więcej rozmiarów papieru. Tutaj możemy ustawić własną szerokość naszego dokumentu. Ja ustawiam na przykład na 50 cm i klikamy OK. Jak widać, rozmiar dokumentu został zmieniony. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.